Cześć, z tej strony Justyna. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać tą kolekcję Smak Lata od ni mniej, ni więcej tylko Scrapbooking. Ostatnio właśnie, kiedy dodawałam kartkę zrobioną z tej kolekcji, pytałam, czy chcielibyście zobaczyć całą. Kilka osób napisało, że chętnie obejrzy całą kolekcję, dlatego postanowiłam nagrać ten filmik. Jestem mega szczęśliwa w ogóle, że udało mi się ją wygrać, ponieważ miałam w planach ją kupić, jak tylko ją zobaczyłam. Spójrzcie w ogóle na te kolory. Jest taki pomarańcz, jest taki wzorek, naprawdę są piękne. I te owoce tutaj. Widzę, że na filmiku nie będzie tak, nie ma takich żywych kolorów, ale musicie mi uwierzyć, że na żywo naprawdę te kolory prezentują się przepięknie. Tu jest drugi arkusz. Widzicie takie kompozycje właśnie. Pomarańcze przeplatane tutaj z kwiatami. No, pięknie to wygląda. Tutaj mamy krateczkę. Ta krateczka mi się kojarzy z takim obrusem piknikowym. Jeszcze właśnie przy tej kolekcji. Tutaj mamy takie piękne mazieje. Mega to wygląda. Spójrzcie na te kompozycje, po prostu są cudowne. Te kwiaty, tu arbuzy. Naprawdę pięknie wyglądają te kompozycje, łączone owoce i kwiaty. Mnóstwo liści, tak naprawdę letni klimat. Spójrzcie na tą. Jak cudownie wygląda ta stronka. Mega, po prostu mega śnajs. I kolejna. I tutaj przeplatają się wisienki, granat, pomarańcza, kwiatuszki. I tu, jak widzicie, są też takie wzory. Naprawdę jest. Te papiery są naprawdę przepiękne, można z nich wyczarować karteczki, albumy, przypiśniki. Naprawdę cudo, cudo. Fantastyczna kolekcja. O, ta mi się bardzo podoba. Jest przepiękna. Bo w tą stronę powinna być, żeby truskawki były pionowo. Jest fantastyczna. Po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. Wiem, powtarzam się dzisiaj 10 razy fantastyczna, ale naprawdę ta kolekcja strasznie, strasznie mi się podoba. Dlatego też chciałam Wam nagrać filmik, jak ona wygląda. Tutaj takie owoce, kwiatki. Takie fajne na tło. Bardzo mi się podoba właśnie ten papier tak na tło. Że nie na pierwsze, tylko na te drugie właśnie. O, i ten jest mega. No spójrzcie, te truskawki. Naprawdę taki piknikowy obrusik z truskawkami. Mega. I tutaj właśnie mamy takie piękne niby wianuszki, nie wianuszki do końca. Widzicie? Do każdych z tych papierów. Przepiękne są. Później właśnie Wam pokażę kartkę, którą zrobiłam. Niektórzy z Was już ją pewnie widzieli u mnie na stronie na Facebooku. Użyłam tych właśnie, sobie powycinałam te elementy z pomarańczami, bo karteczkę robiłam właśnie typowo na wyzwanie tworzy w jednym kolorze. O, tutaj widzicie, tutaj wystarczy po prostu napisać jakiś drzem truskawkowy na przykład i przykleić na słoiczek. No, cudowne. Do góry nogami. Nie szkodzi. Spójrzcie. Naprawdę jest mega śna. Takie gotowe plakietki. I tutaj mamy właśnie gotowe napisy. Przepiśnik, ciasta, napoje, desery, nalewki, dania rybne, dania wegetariańskie, dania mięsne, zupy. Przepiśnik smacznego, moje przepisy, wszystkiego co najlepsze.
i takie gotowe stempelki do wycięcia i tutaj elementy do wycięcia. Naprawdę jest calutka kolekcja, nic więcej nie potrzebujemy, naprawdę nic więcej, bo w całej tej kolekcji znajdziemy wszystko, co jest nam potrzebne do wykonania wspaniałej pracy. Są napisy, elementy, stempelki, tu mamy takie plakieciki od razu, tu mamy te wianuszki takie i naprawdę nic więcej nam nie będzie potrzeba. Teraz pokażę Wam wszystkie. Mamy 11 papierów, 11 kolorowych papierów i 3 arkusze z tymi elementami do wycięcia. Wydaje mi się, że Wam też się strasznie spodoba ta kolekcja. Ona jest taka na czasie właśnie teraz, taka letnia. A tu Wam pokażę teraz kartkę, którą stworzyłam. Widzicie, karteczka została stworzona z tych pomarańczowych papierów. Wykorzystam tą kratkę, ten arkusz, tutaj wycięłam tę dolną część z tym wzorem. O, coś mi chyba ostrość ucieka. Tutaj ten fragment kółeczka wycięłam z tego arkuszu. Ten fragment wycięłam na kółeczko i oczywiście elementy do wycięcia. To wycięłam tamte wianuszki, bo podwójnie je wycinam, się wydaje, tak? Tak, naprawdę są cudowne. No i dodałam tylko pomarańczkę, tekturki są jeszcze z Essie Floresy, spodnia część wytuszowana Distressem, Vintage Photo, natomiast tą wierzchnią część przeciągnęłam pastą woskową z Pentartu i tutaj tylko kropelki Nuvo. I tak prezentuje się karteczka, która powstała z tych wspaniałych papierów. Dajcie znać, jak Wam się podoba karteczka. Dajcie znać, jak Wam się podoba kolekcja, bo tutaj ta kolekcja jest najważniejsza w tym filmiku, bo karteczkę już mogliście widzieć. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, trzymajcie się.